zasady przechodzimy do punktu 11. Odpowiedzi w sprawach bieżących i w sprawach interpelacji zgłaszanych przez radnych. Oddaję głos panu burmistrzowi. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pozwolicie państwo, że na się złączą. Będzie łatwiej, ponieważ dużo pytań. Chciałbym też na sobie nie odpowiedzieć. W sprawie interpelacji, odnosząc się do interpelacji licznej w sprawie złożenia wniosku do odwodnienia miejscowości. Prosiłbym o ciszę, bo nie będzie słychać. Albo... Szanowni Państwo, planuję zaproponować Wysokiej Radzie propozycję zadań zgłaszanych do naboru Polski Ład. Priorytetem oczywiście tu jest, tak jak na każdym spotkaniu i sesji, czy też komisjach, prosiłem i przedstawiałem, aby priorytetem był most w Pławowicach i to będzie, to myślę, że bezspornie Państwo podzielają moją taką sugestię. To zadanie zgłosimy na pewno jako wniosek w najbliższym naborze i po szczegółowej analizie potrzeb kolejny wniosek to jest po ostatnich spotkaniach na zebraniach sołeckich to co było mi przedstawiane czy to przez sołtysów czy przez mieszkańców tutaj będę chciał, bo wczoraj się skończyło ostatnie bodajże zebranie sołeckie będę chciał przeanalizować te wszystkie postulaty i te wnioski z którymi mieszkańcy występowali już w tych wolnych wnioskach po uchwaleniu tam środków, po ustaleniu jakie środki, na jakie zadania będą przeznaczane. To też będę chciał Wysokiej Radzie przedstawić moją rekomendację i zaproponuję takie spotkanie w najbliższym czasie ewentualnej propozycji Rady Miejskiej. No tutaj Pani Asiu, jeżeli chodzi o Pani propozycję, no to wiemy, że ona od dłuższego czasu już jest zgłaszana przez Panią. Jeżeli będzie taka wola Rady, no to oczywiście zgłosimy ten wniosek jako trzeci, bo jeżeli się nic nie zmieni w regulaminie, to tak jak w poprzednich naborach można było składać trzy wnioski. Tylko też chciałbym uczulić w tym temacie to, jak to jest procedowane, bo złożyliśmy we wcześniejszym naborze wniosek i na tym nam najbardziej zależało. To nie są wnioski numerowane, że priorytetem jest pierwszy wniosek, następnie drugi, trzeci, tylko to są wnioski składane równolegle, tak? Tam komisja przy Radzie Ministrów, przy Prezesie Rady Ministrów, ona nie ma takiego wglądu, że priorytetem jest ten wniosek składany przez jednostkę samorządu terytorialnego, tylko oni to oceniają i ewentualnie później dają nam informację, który wniosek otrzymał dofinansowanie. Także tutaj też chciałbym usłyszeć, żeby nie było takiego zagrożenia jak w ostatnim naborze, że zgłosiliśmy i nam zależało najbardziej na tym pierwszym, na wniosku, czyli remont mostu, budowa mostu w Pławowicach, a otrzymaliśmy, też się cieszymy oczywiście, ale otrzymaliśmy modernizację dróg na terenie gminy. I teraz chciałbym, ja oczywiście będę może osobnym pismem zwracał się też tam do decydentów o to, żeby jednak priorytetem był ten wniosek, ale czy to zostanie uznane, to nie mam takiej wiedzy i nigdy takiej pewności nie będziemy mieli. Ale oczywiście, jeżeli trzeba będzie, jeżeli Wysoka Rada uzna, że ten wniosek należy złożyć jako drugi czy trzeci, bo chyba zgodni jesteśmy, że pierwszym, tym najważniejszym jest przebudowa mostu na Pławowicach. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o interpelację Pana Andrzeja Kury, tak deklarowałem, gmina zrobi rozeznanie, w jakim zakresie jest możliwa poprawa stanu wojska. Następnie zlecimy wycenę i możliwość pozyskania środków zewnętrznych na to zadanie.
tak jak rozmawialiśmy na zebraniu sołeckim, kwestia zakresu prac, bo wiemy, że tam też są pompy ciepła i w jakim zakresie będziemy mogli poprawić stan wojska przy szkole w Niszach. Jeżeli chodzi o pana Dawida, pytania, panie Wojciech, bardzo proszę. Było pytanie odnośnie dofinansowania dla OSP i tutaj tak potwierdzam, ostatnimi czasy pojawiło się takie dofinansowanie, gdzie tutaj decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego została przeznaczona na Województwo Małopolskie kwota 1 000 000 zł na doposażenie umundurowania bojowego dla ochotników OSP. I wiąże się to bezpośrednio z oświadczeniem jednostki, która z tego dofinansowania skorzysta, z oświadczeniem o tym, iż jednostka weźmie udział w zabezpieczeniu, ewentualnie przygotowaniach do igrzysk europejskich, które się mają odbyć na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku na terenie Województwa Małopolskiego. W związku z tym zostało zwołane szybkie takie prezydium Zarządu Oddziału Miejskiego Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzesku 19 września, na którym zostały podjęte decyzje. Mówimy tutaj o limicie dofinansowania, który jest na gminę przewidziany, gdzie byśmy mogli składać zapotrzebowanie na sprzęt. 40 tysięcy dotacji, jest to dotacja w wysokości 80%, czyli wartość tego zadania byłoby około 50 tysięcy. No i na tym prezydium zostało ustalone, że jednostki, które deklarowały, że wezmą udział w tym zabezpieczeniu tych igrzysk, było to 5 jednostek, została ta kwota podzielona po 10 tysięcy na daną jednostkę i wybrane tam ewentualnie dla danej jednostki, jakie są potrzeby. Wiadomo, że mieliśmy tam katalog ograniczony rzeczy, na które zapotrzebowanie możemy zgłosić, ale wszystko to musiało być częścią monitorowania bojowego. I takie decyzje zostały podjęte. Było 5 jednostek, które wyraziły chęć. Jednakże jedna jednostka OSP Nowe Brzesko kilka dni po tym prezydium drogą mailową poinformowała, że rezygnują z tego dofinansowania, więc nie została uwzględniona w zapotrzebowaniu, które zostało wysłane bodajże w piątek. Ale tutaj o wysokości dofinansowania, to na razie mamy zgłoszone zapotrzebowanie, o wysokości dofinansowania, no to zarząd będzie decydował, więc informacje w każdym razie, zakupy mają być zrobione do końca roku i wydane pieniążki z tego tytułu mają być do roku. Dziękuję. Pan Dawid Dumek pytał także o wodociąg w Majkowicach, rozbudowę sieci wodociągowej w Majkowicach. Dokumentacja została uzgodniona na ZUP. Mają dalsze uzgodnienia z pozostałymi instytucjami oraz konserwatorem zabytku. Także procedura dokumentacyjna, pieniądze na tą chwilę są zabezpieczone, także musimy przejść procedurę dokumentacji i później kwestia wyłonienia wykonawcy. Pan radny Witold Kozewski pytał o kiedy jest planowane zakończenie starej rewizy? Budynek na ulicy, a nie, to tak. Co ze starym przedszkolem? To może tutaj później wrócę do tamtego pytania. Budynek na ulicy Krakowskiej, gdzie do 1 września 2022 uczęszczały przedszkolaki. Przeplanowane jest do przekazania pod posterunek policji. Jeżeli chodzi o zakończenie inwestycji przebudowy ulicy Wesołej, zgodnie z umową do końca października 2022. Na tą chwilę nie mam informacji, żeby termin był zagrożony. W sprawie mostu na Wiśle 30 września, to jest ten piątek o godzinie 14 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu odbędzie się spotkanie z inwestorem oraz z projektantem w sprawie budowy mostu na rzece Wiśle w miejscowości Świnoujście i Świniary. Tak zwane konsultacje, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jest informacja na stronie gminnej. Będzie można zadawać pytania.
i rozwiać sobie wszelkie wątpliwości co do tej inwestycji. Spółdzielki zapchane na ulicy Cmentarnej. Sprawdzimy zakres prac potrzebnych do udrożnienia spółdzielnych. Zapytamy o koszt takiego udrożnienia i jeżeli środki na to pozwolą, wykonamy to bezpłatnie. Bo ja chciałbym doprecyzować, o które studienki chodzi, czy to chodzi o kanalizację sanitarną, czy budową? Studienki, które odprowadzają wodę, są zatkane, bo tam piasek i tak dalej wpadł i to trzeba wyprzeczyć. Na ulicy Cmentarnej, które mają z podwalem w kierunku mostu? Tak jest. No to musimy wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Dobrze. Mamy jeszcze pytanie, było ulica Cicha, oświetlenie i remont możliwy jedynie w przyszłym roku budżetowym pod warunkiem możliwości zabezpieczenia środków na ten cel i pewnie posiłkowanie się jakimś programem dofinansowania. Na pewno po drodze kwestia uzgodnienia dokumentacji, to możemy ewentualnie rozeznać się w tym okresie podjąć jakiś tam tych zadań związanych z dokumentacją. Kiedy jest szkoła, rozbiórka starej rewizji? Nie ma tego pytania. Kiedy planowane jest? Pierwsze pytanie. Proszę o powtórzenie. Kiedy planowane jest zakończenie rozbiórki starej rewizji i oddanie do użytku terenu bazarku? Rozbiórka starej rewizji do końca października. Bazar w chwili obecnej trwa procedura pozyskania pozwolenia na budowę i przygotowania dokumentacji do przetargu. Pieniądze są zabezpieczone, kwestia tylko ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy. Pani Anna Samek, na temat lustra, to będziemy, dzisiaj nawet mamy spotkanie z kierownikiem, zastępca jest umówiony z kierownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich, siedziba tutaj w Republicach. I no sprawdzimy, musimy procedurę możliwości zamocowania tego lustra, no bo to muszą fachowcy kwestie usytuowania tego w jakim miejscu i pod jakim kątem, tak żeby to było wszystko ustawione. Myślę, że na dzisiejsze spotkanie z kierownikiem omówimy szczegółowo tę sprawę i bezgłośnie poinformujemy panią radną. Mostek na Rudniku, panie Wojtku. Jeżeli chodzi o most na Rudniku, to wiem, że chodzi o ten nieistniejący. Ten uszkodzony. Ja też byłem u państwa na zebraniu sołeckim, w tygodniu rozmawialiśmy na ten temat. No tutaj cały czas podtrzymujemy to. Umowę, którą mamy, to porozumienie z Zarządem Powiatu Krakowskiego, no jednak widzimy, że te procedury długo trwają. Będziemy chcieli tutaj spróbować jakąś alternatywę ewentualnie znaleźć, musimy się tutaj nad tym pochylić i dokładnie przeanalizować, jak ta sprawa wygląda i jakby to czasowo ewentualnie wyglądało i kosztowo i podjęcie decyzji, co dalej. Ale w pierwszej kolejności musimy takie środki zabezpieczyć i to jest perspektywa ewentualnie, mówię perspektywowy. Także przyszłego budżetu. Na to pytanie nie ma takiej możliwości, jeżeli chodzi o środki finansowe. Pani skarbnik może potwierdzić. Uzupełnienie ubytków tutaj na tym łączniku, na tej drodze od powiatowej drogi do mostu przy starej remizie. Mam taki pomysł, żeby w momencie, kiedy wyłonimy już wykonawcę na to duże zadanie modernizacji dróg blisko 11 km na terenie gminy, bo tam też pani w sołectwie jest jedna droga przewidziana, jedna z dłuższych dróg, bo tutaj mówimy do końca do Kranicy przy Wysławii. I tutaj często tak bywa, że jeżeli już są te maszyny, rozczulacze, to wtedy moglibyśmy ewentualnie poprosić, żeby nam wycenili ten krótki odcinek, ile i jaki koszt by tego był i jeżeli to będzie przystępna kwota i możliwa do poniesienia przez gminę, to na pewno będziemy chcieli to zlecić, ale to dopiero po wyłonieniu wykonawcy i po ewentualnie wycenie tego.
tego remontu. Tutaj mamy możliwość remontu drogi do Józefowa, możliwość podwarunków zabezpieczenia środków w przyszłym budżecie oraz ogłoszonym dofinansowaniu z programów rządowych, czyli z dofinansowania. Także bardzo długi odcinek i na pewno istotny, bo jest to, jest, też mi się wydaje, że jest to zasadne, bo to nie jest tak, że tam nie były żadne prace wykonane, jeżeli chodzi o naprawę i uzupełnienie tych ubytków, ale jednak, tak, to, jednak to sukcesywnie obok i to tak, tak samo to rozmawialiśmy wczoraj na zebraniu w Pucharach, identyczna sytuacja. Tam, gdzie jest to zrobione na gorąco, to te miejsca się trzymają, ale wszystko obok zaczyna się wydłużać i powstają nowe dziury. Droga z Polskiego Ładu, no to właśnie ewentualnie mam taką informację, że w przyszłym roku też nabór w ramach tego Polskiego Ładu będzie. A nie, mi chodziło o tą drogę, która już jest. Aha, to ma być. Trwa przygotowanie dokumentów do decyzji środowiskowej oraz zgłoszenie przedmiotowej modernizacji drogi do Starostwa Powiatowego. Czekamy na tą informację ze starostwa. To ma być już na dniach. Mam informację tutaj od pracownika merytorycznego, że przedłużyło się to nam o tydzień. Pracownik, który powinien taką opinię wydać, był teraz tydzień czasu na bodajże na zwolnieniu lekarskim. Planujemy to początkiem października ogłosić przetarg. Zadanie do 12 miesięcy, także proszę też o cierpliwość i wyrozumiałość, ponieważ to jest bodajże 9 odcinków dróg i tak jak już wcześniej mówiłem, prawie 11 km, jeden wykonawca, bo to będzie przetarg jako całość ogłoszona, także no to on już będzie decydował o tym, w której kolejności, którą drogę będzie wykonywał, ale zadanie ma być wykonane do 12 miesięcy. I duży ubytek na ulicy Huberta. Poproszę, wydam dyspozycję, jeżeli chodzi o strażnika miejskiego, żeby przejechał po tym terenie. Jeżeli to jest tak, jak pani mówi, to postaram się, bo na tą chwilę nie ukrywam, że nie mamy środków już chyba na remont dróg. Jeżeli będą takie... To jest jedna dziura, ale taka głęboka jeszcze na środku. No ale takich jednych dziur jest w każdej miejscowości i to jest z jednej strony może to nie tyle pocieszające, co niekomfortowe, bo wykonawca też nie za bardzo jest zainteresowany łataniem jednej dziury w jednej miejscowości, tylko chce to zrobić dość kompleksowo, a koszt tego wtedy wiemy, że jest bardzo duży. No. I stoimy jeszcze przed przetargiem na zimowe utrzymanie dróg i tutaj też nie wiemy, co nas czeka i jaki będzie koszt. Mamy, jeżeli chodzi o panią radną Samet, to chyba wyczerpaliśmy. Pan radny Karol Krzyw. Całkowity koszt remontu. Przyznamy całkowity koszt remontu szkoły. Całkowity koszt remontu szkoły zgodnie z umową to kwota 2 842 994,15 zł. Do tego jeszcze jest koszt, to co na samym początku było, nadzoru w wysokości 36 900 zł oraz koszt dokumentacji 81 180 zł. Tak, wszystko mówimy o kwotach brutto. Jeżeli kolejne pytanie, to czy zgłosiła się firma, która chciałaby oddawać nieczystości na oczyszczalnię ścieków. Żadna firma nie zgłosiła się do tej pory w sprawie możliwości oddania nieczystości na oczyszczalnię ścieków. Trzecie pytanie, jaki jest dalszy przebieg sprawy podbiału czerwoną? Pani Aniu, bardzo proszę, bo pani Ania zajmuje się. W projekcie podbiału czerwoną w naszej gminie tą akcję propagowały dwie osoby. Pani Anka Woł z ramienia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi Juniszów oraz ja z ramienia urzędu, czyli jako reprezentowaliśmy gminę.
Dzięki zebranym głosom zostaliśmy zakwalifikowani jako gmina do realizacji projektu i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkoły i Wsi Mniszów zgodnie z regulaminem konkursu otrzymało za propagowanie projektu flagę z kancelarii premiera. Natomiast, tak jak zakładał projekt, gmina Nowe Brzesko otrzymała umowę dotacyjną na postawienie lub modernizację masztu flagowego i zakup nowej flagi narodowej. Obecnie umowa jest w biurze wojewody. Dzwoniłam jeszcze dzisiaj do pani Sylwii Domagała, cały czas jestem z nią w kontakcie. Podpis pana wojewody i zostanie wysłana niezwłocznie e-pułapem do gminy. Prawdopodobnie dzisiaj otrzymamy tą umowę, ale nie obiecuję, no bo czekamy na podpis. I teraz tak, uważamy, że koniecznym jest postawienie nowego masztu przed budynkiem administracji samorządowej, czyli przed urzędem, ponieważ obecny maszt jest już bardzo zniszczony, skorodowany przez RDZ, bardzo trudno jest wciągnąć na niego flagę i to mogą nawet potwierdzić pracownicy gospodarczy, którzy montują tą flagę przy różnych okolicznościach i ta flaga pod wpływem no warunków atmosferycznych i też zardzewiałych elementów masztu no niszczeje, no niszczy się ta po prostu flaga. I maszt również pod wpływem warunków atmosferycznych, silnego wiatru, no może stworzyć zagrożenie i chcemy go po prostu wymienić i żeby wyglądał też estetycznie przed naszym urzędem, który jest jakby no wizytówką naszej gminy i każdy mieszkaniec no identyfikuje się z urzędem. No, środki mamy przyznane na jeden masz. Tylko tak jeden będzie ładny na flagę naszą, a naszą gminną. Nie no tak. Też realistycznie. No bo jeden będzie ładny, piękny, a drugi będzie tak, ładny. Tak, 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 ale środki. A pani nie wiem, jakie są szacowane. Właśnie tak do tego przejść. Na realizację tego zadania ze środków kancelarii premiera przyznane została kwota 3184,47 zł z wkładem własnym gminy 1239,84 zł. Wkład własny musiał zostać zwiększony z uwagi na wzrost kosztów cen. No zgodnie z inflacją ceny poszły do góry. My na początku nie zakładaliśmy wkładu własnego. Jak składaliśmy projekt jeszcze w tamtym roku 2021, ceny no uległy zmianie, tak? Musieliśmy, żeby projekt został zakwalifikowany, dołożyć wkład własny. Jakby to, czyli drugi, no to trzeba około 5 tysięcy musielibyśmy. Tak, bo to jest montaż firma. Czy tam są, drodzy Państwo, zatarte rąki, które trzeba by wymienić, linki po gdzieś tam porozkręcane, więc tak prawdę mówiąc sama konstrukcja by została. Pytanie, czy koszt naprawy tego i malowania nie będzie troszkę niższy niż dla tych nowego, a wiadomo, że to na pewno dużo, dużo trwaczy. Masz jest aluminiowy, no z nowych komponentów wykonuje je firma. Praktycznie w całych wszystkich gminach ta sama firma wykonuje, bo to jest jedyna taka, która robi te maszty. Dziękuję bardzo pani Aniu. Na kolejne pytanie, przetarg na śmieci odbył się 8 września. Gmina przeznaczyła na ten cel 1 319 221,68 zł. Oferty złożone to najniższa 1 524 927,60 zł. Kolejna to 1 778 047,20 zł. I trzecia oferta 1 873 832,40 zł. Postępowanie umorzone w dniu 14 września. Referat komunalny złożył wniosek o uruchomienie drugiego przetargu i jesteśmy na etapie już na dnia ogłoszenia kolejnego przetargu. Most kiedy, gdzie, no to odsyłam tutaj do tego spotkania piątkowego, które będzie w miejscowości Śmiłowice. To, co już wcześniej odpowiadałem na pytanie. W ogóle powstanie? Nie ma takiej też odpowiedzi. To jest to pytanie do inwestora, pytanie do projektanta i przede wszystkim do inwestora. Myślę, że to spotkanie piątkowe też na wiele pytań mieszkańców będzie udzielona przez czy inwestorów, czy pełnomocnika, czyli firmę projektową.
Jakby się jeszcze okazało, że z nim będą jakieś protesty, to inwestycja już praktycznie... Ale ja nie mam takiej wiedzy, nie udzielę takiej informacji, czy ona jest zagrożona, czy nie jest zagrożona. To są naprawdę pytania do inwestora, bo on zlecił firmie projektowej, wyłonił firmę projektową, to oni procedują całe to zadanie, całą tą inwestycję. My jako gmina, ja jako burmistrz wydaję tylko decyzję środowiskową na podstawie opinii tych trzech instytucji, o których zawsze wspominam. Czekamy teraz, bo raport do nas dotarł. Wysłaliśmy, postępowanie zostało odwieszone. Raport został przesłany do Wód Polskich, do ZOŚ-u i do Sanepidu i czekamy na opinię tych instytucji i wtedy na podstawie tych opinii, oczywiście po tych konsultacjach gmina, burmistrz gminy będzie wydawał decyzję środowiskową i dalej będzie to wszystko procedowane. To ja mam pytanie, to oznacza, że ta procedowanie tego mostu tu w Kępdonie to już zostało zaniechane, to już... Wygasła procedura poprzez to, że minęło 3 lata od... 3 lata miała firma projektowa na wykonanie tego raportu szczegółowego oddziaływania na inwestycji, na środowisko i 17 lipca bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, upłynęło 3 lata, sprawa wygasła, był złożony wcześniej nowy wniosek, procedura oczywiście nie od samego początku ruszyła, no bo to też na bazie, przypominam, że ta lokalizacja była jedną z trzech lokalizacji, tak, tylko że ta główna koncepcja, która była, no to była procedowana bardziej szczegółowo, jeżeli to tak można ująć, była na początku na lokalizacji w Kępdonie, teraz jest procedowane w Śmiechowice, Świniarki. Jeżeli chodzi o wymianę lamp na energooszczędne, Szanowni Państwo, ja chcę przypomnieć, że może nie mamy teraz lamp świetlówek maksymalnie, tak, czy mówię, najnowszej generacji, jeżeli chodzi o energooszczędność, ale to też nie są lampy starej generacji, te sodowe, które najwięcej prądu czerpały. No i teraz trzeba byłoby się zastanowić nad tym, czy to jest na tą chwilę opłacalne, biorąc pod uwagę, że nie mamy żadnych środków ani programów na tą chwilę, żeby zabiegać o takie środki, na jakim poziomie byłoby takie dofinansowanie. Jeżeli się jakikolwiek program pojawi, na pewno przeanalizujemy to, jaki ewentualnie musielibyśmy mieć plan własny do takiego zadania i w jakim czasie to nam by się zwróciła ta oszczędność. O interwencję na cmentarzu, pomnik, no tutaj jeżeli chodzi o pomnik nieznanego żołnierza, to ja mam informację, że są Państwo, którzy opiekują się tym pomnikiem, bo nawet występowali do mnie z pismem z prośbą o wykonanie tam koło tego pomnika ewentualnie kostki, utwardzenia tego. Jestem umówiony na spotkanie w piątek z konserwatorem zabytków. Poruszę ten temat, jeżeli chodzi o jakieś środki, które można byłoby przeznaczyć właśnie na wykonanie tej opaski z kostki. Jeżeli chodzi o sprzątanie przed świętem zmarłych, no to tutaj na pewno zadbamy o to, żeby było bardziej dokładnie szczegółowo sprzątane. Jak wygląda sprzedaż działek na terenie gminy Nowe Brzesko? Tutaj mamy informację 25 maja, drugi przetarg na zbycie nieruchomości numer 441 przez 3 i 441 przez 9 w Kępdowie albo przedszkola. Brak chętnych. 29 lipca pierwszy przetarg na sprzedaż czworaków w Kępdowie. Brak chętnych. 19 sierpnia pierwszy przetarg na działkę 1467 w Nowym Brzesku. Działka sprzedana
za 109 921 zł 40 groszy. Akt notarialny podpisany 21 września. Na 9 listopada ogłoszony drugi przetarg na działkę 1393/4. Cena wywoławcza 1 424 084 zł. Zawieszenie lamp na ulicy Wesołej. Nie, przepraszam, Widokowej. Są prowadzone uzgodnienia z Tauronem odnośnie możliwości. Jakie są możliwości dowieszenia tam? Kiedy możemy się spodziewać jakieś... Trudno mi powiedzieć, no obecnie, w chwili obecnej z Tauronem prowadzimy kilka postępowań. Korespondencja jest bardzo trudna. Dość długo. Próbujemy, robimy co możemy. Oprócz miejsc są wydawane przez pracowników telefony. No, czekamy na informacje z Tauronu. Tutaj wcześniejsze pytanie było inwestycji na terenie gminy Nowe Brzesko. Szanowni Państwo, tak pokrótce, tak akurat się Panie złożyło, że mam przygotowane z innego spotkania. Budowa oczyszczalni ścieków i zbiornika wody pitnej, inwestycja zakończona. Budowa przedszkola i rewitalizacja Placu Wolności w Nowym Brzesku, inwestycja zakończona. Remont szkoły podstawowej w Nowym Brzesku zakończony. Zakup poparki mulchera, oczywiście ta inwestycja w ramach RFIL-u wykonana, zakupiona i służy już nam tutaj na terenie naszej gminy. Budowa budynku klubu sportowego na Wiślanka zakończona. Zakup działek podbarza, rozbiórka budynków i wykonanie projektu w trakcie, to co już wcześniej wspominałem. Szpitale, budowa budynku wielofunkcyjnego tutaj trwa i jest pod nadzorem i kontrolą pani radnej, pana sołtysa, także prace postępują. Harmonogram i termin na tą chwilę nie jest zagrożony, nie mam informacji, żeby wykonawca prosił o jakieś wydłużenie terminu. Kanalizacja Hebdu Stary, pierwszy etap, budowa w trakcie. Jeżeli chodzi o drugi etap, przetarg i tutaj jest procedura wyłaniania wykonawcy. Budowa oświetlenia drogowego, to było z RFIL-u, to jest ta kwota 400 tysięcy. Część prac już została wykonana, część jest już podpisane umowy z wykonawcą. Termin to jest bodajże do końca listopada. Budowa mostu w Pławowicach. Most gminny czeka na ogłoszenie jakiegokolwiek naboru, tutaj to co wspominałem w ramach tego Polskiego Ładu. Dokumentację mam przygotowaną, bodajże jeszcze chyba nie wpłynęła na pozwolenie na budowę, ale to jest jeszcze na budowę, ale to jest na dniach. Budowa mostu w Pławowicach, ten most na dopływie to jest na Szpitalce, czyli tutaj mamy pozyskane środki, już robione jest, PFU jest wykonany, program funkcjonalno-użytkowy i też przygotowujemy się do przetargu. To jest zadanie w ramach Zaprojektuj Wybuduj. Drogi w Nowym Brzesku, ulica Wesoła Sienkiewicza zakończona, Wesoła w trakcie, tak jak tutaj wspominałem, do końca października bodajże ma być zadanie wykonane. Drogi powodziowe i dojazdowe do Pól, w Pławowicach, w Hebdowie, w Równie Dolnym wykonane. Odwodnienie ulicy Huberta, to tutaj uzgodnienie dokumentacji z zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Budowa zbiornika retencyjnego w Nowym Brzesku, umowa podpisana. Też zadanie trzyletnie zadanie w ramach Zaprojektuj Wybuduj. Także tutaj też prosimy mieszkańców o cierpliwość. Most na Wiśle, no to ta procedura, która będzie, przebudowa drogi krajowej 79 w trakcie, bez zmian, jeżeli chodzi o jakieś znaczące informacje, które mógłbym Państwu przekazać. Tyle jeżeli chodzi o odpowiedzi dla Pana Radnego Karola Krzyka. Radny, Pan Radny Stasik, most Pławowica, czy nadal jest zadaniem priorytetowym? Tak jak wspomniałem, jest zadaniem priorytetowym. I tutaj myślę, że bezspornie chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że no to zadanie już
za długo jest oczekiwane, no ale to wiemy, że z własnych środków nie jesteśmy w stanie dźwignąć. Takiej inwestycji czekamy na ten program dofinansowujący w ramach Polskiego Ładu. Szanowni Państwo, jeszcze pan sołtys, gdzieś mi tu umknęło, pan sołtys Sławowic, ubytki, no to tak samo jak te ubytki, tak samo jeżeli tylko jakiekolwiek środki pojawią się w pierwszej kolejności, te największe dziury, ubytki, które zagrażają, będziemy chcieli wykonać. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Tutaj jeszcze pan Karol Żyk mówił o prośba, wniosek o zabezpieczenie środków. Tak, będziemy chcieli te środki zabezpieczyć w budżecie. To nie było tylko jednorazowo, tylko chciałbym, żeby to było cykliczne. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Było pytanie również do pana radnego Rady Powiatu. Jeżeli można, tak? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo radni, szanowni państwo sołtysi, szanowni państwo. Chciałem tutaj odpowiedzieć na dwa pytania pana Stasika radnego i radnego pana Kłody. Pierwsze pytanie dotyczące dokumentacji technicznej drogi Hebdów-Bobin. Zgłosiłem interpelację co do dokumentacji technicznej na dalszy odcinek tej drogi. Było to w miesiącu maju. Czeka to na realizację. Drugie pytanie pana radnego Stasika. Oberwanie drogi w pobliżu mostu. Zgłosiłem interpelację już ponad rok czasu. Czeka to na realizację. Odnośnie pytania pana radnego Kłody, uzupełnienie ubytków na drodze powiatowej. Chciałem panu powiedzieć i państwu, że w miesiącu kwietniu odbyła się wizja objazdowa taka wszystkich dróg powiatowych i został sporządzony protokół, gdzie są najgorsze miejsca w miarę możliwości finansowych powiatu. Są te drogi łatane, tak bym to powiedział. Natomiast no, znaczną kwotę powiatowego budżetu pochłania szpital. Stąd jest niewielka ilość na drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu powiatowemu za odpowiedzi. Przechodzimy do punktu 13. Sprawy różne. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Pan radny Kłoda. Mam jeszcze pytanie do pana burmistrza, bo termin spotkania w sprawie mostu na Wiśle pokrywa się z terminem, z tego co kojarzę, spotkania z konserwatorem, jeżeli dobrze pamiętam. I pytanie, jak pan burmistrz to rozwiąże, czy uda się spotkać z konserwatorem, czy... Oczywiście, panie Kamilu, jeżeli chodzi o... No tak się zbiegło, jak wcześniej miałem ustalony termin już z konserwatorem, a też nie mogłem grymasić, bo to było... No walka o to spotkanie dość długa już, tak jak wcześniej państwu zapowiadałem. Ja muszę być na tym spotkaniu z panem konserwatorem, bo tam mam 3-4 bardzo ważne tematy. I na spotkanie z inwestorem w sprawie budowy mostu na Wiśle będzie uczestniczył tutaj na tym spotkaniu pan zastępca, pan będzie Adamczyk. Jest perfekcyjnie przygotowany, więc nie ma wady. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania w sprawach różnych? Proszę bardzo, pani Szczęk. Ja jeszcze chciałam zapytać, bo prosiłam na ostatniej sesji o wygłoszenie tam tej działki w 6 latach. Czy ona jeszcze będzie z jesienią wygłoszona? Tak, z tego co wiem, to tam były te dwie działki, bo jeszcze i pan radny Józef Kosta zgłaszał wygłoszenie tej działki na Hebdowie przy przedszkolu. Ona została wykonana, wykoszona. Bodajże chyba została rozpoczęta, tak? Czy nie? Czy to uległo... Nie, to właśnie w Hebdowie to przedszkolu. No to nawet nie, bo ja miałem informację, to widocznie źle zrozumiałem, jeżeli chodzi o operatora. Tak, będzie to wykonane jak najszybciej, tylko pani radna, bardzo proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, ponieważ teraz
po sesji, naprawie, czy wymianie zużytej części, może to nie jest, że była zepsuta, tylko zużyta część przy Mulczerze, wymieniliśmy tą część i w pierwszej kolejności, bo tak też mieszkańcy proszą i to jest chyba też zasadne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wykoszenie poboczy, ten drugie koszenie, wykoszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych, to skończy i w pierwszej kolejności Mulczer pojedzie na tym działku i wykoszy. Dobrze? Także mogę. Proszę, proszę bardzo, czy są jeszcze pytania ze strony jeszcze jedno, tak? Chciałam zapytać, czy jest zamówiona, kiedy będzie chodzi o przystanki? Znaczy tutaj z tego co rozmawiałem z panią, która się zajmuje utrzymaniem drogi przystankami, ona gdzieś tam zgłosiła zapotrzebowanie i zwracała się do jakiejś firmy z prośbą o wycenę naprawy tego przystanku. Nie jest Flexa, tylko to jest poliwegan komórkowy, akurat ten wybór, czego to wie, ale tak prawdę mówiąc, jak tam przyglądaliśmy się temu, to już to wszystko jest w takim stanie, że praktycznie się zaraz rozleci, więc tam wiem, że do wyceny było podane całość wymiany całego przystanku, więc zobaczymy, jak to będzie, jak się uda zabezpieczenie, to po prostu wymienimy. Dziękuję bardzo. I jeszcze chciałam podziękować tak w imieniu całego sołectwa za wyczyszczenie tam Romu i przy okazji odprowadzają krasę, wodę. Dziękuję. Panie Radna Alina Kosta. Ja chciałam tylko tak krótko też podziękować za udostępnienie koparki, za wyczyszczenie rowów i nie ma tutaj naszego sołtysa, ale chciałam tutaj też oficjalnie podziękować, bo zrobił bardzo dużo pracy, wykonał, odwiózł całą ziemię od koparki, w sumie sam to zrobił i naprawdę należą się takie podziękowania. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak, pana burmistrza, bo słyszeliśmy tu, że tych inwestycji urząd mnie prowadzi wiele, natomiast tam u nas w Kucharach się do tej pory tam nic nie działo, także prosilibyśmy, żeby burmistrz tam spojrzał w naszą stronę. Dziękuję. Proszę bardzo. Pierwszym takim, jeżeli mogę się odnieść, to pierwszym takim krokiem, oczywiście długo zabiegane o to i wiemy też, jak to było i przy wysłaniu. To jest ta inwestycja drogowa, teraz to będzie inwestycja chyba w uderze Puchara. Mamy też tutaj mieszkańcy zwracali się o takie drobniejsze rzeczy i myślę, że to będziemy w stanie no jak najszybciej wykonać, jak tylko środki finansowe pozwolą. A to co już możemy robić, jeżeli chodzi o dokumentację, to też zlecę, żeby można było wcześniej, później, tylko w momencie pozyskania jakichś środków wykonać, a nie marnować czasu na biurokrację. Proszę bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jeszcze. Tak, proszę bardzo. Ja też chciałam podziękować za posprzątanie i wykoszenie go przystanku. Po wyjściu Służymy. Nie widzę. Tak, nie ma pytań. Wobec tego zamykam naprawdę 42 sesji Rady Miejskiej na Dziękuję Państwu bardzo.